Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w Łodzi i mamy niezwykle ważną informację. Budując komponent wojsk medycznych, budując najwyższy poziom bezpieczeństwa, musimy pamiętać o tym, że kadry, które są potrzebne do realizacji tych działań, ich wyszkolenie, ich przygotowanie, to rzecz najważniejsza. Potrzebujemy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, potrzebujemy bardzo wyszkolony i przygotowany personel medyczny, który będzie udzielał pomocy. W tym celu, po kilkudziesięciu latach przerwy, w Łodzi znów będzie Wojskowa Akademia Medyczna. W tym roku przygotujemy projekt ustawy i liczymy na to, że parlament go zaakceptuje, że będzie przyjęta ustawa o Wojskowej Akademii Medycznej, że będziemy mogli odtworzyć, a tak naprawdę na nowo zbudować najlepszy ośrodek kształcenia zarówno lekarzy, jak i oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, którzy będą łączyć swoje powołanie do służby medycznej służbą w Wojsku Polskim. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, w którym się znajdujemy, jest jednostką niezwykle przygotowaną dzisiaj do nauki umiejętności praktycznych. Przed chwilą mieliśmy okazję zwiedzić miejsca, w których odbywają się zajęcia przygotowane w precyzyjny sposób, wykorzystując techniki i doświadczenie wojny na Ukrainie. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi będzie korzystała z tych doświadczeń, przygotowując najlepszych medyków, szkoląc również żołnierzy, którzy nie będą może ratownikami czy lekarzami, nie będą pielęgniarkami czy fizjoterapeutami, ale będą mieli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To jest bardzo ważne, bo kolega w okopach jest twoim pierwszym ratownikiem. To pokazują doświadczenia wojny na Ukrainie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie porozumienie wszystkich środowisk, które są dzisiaj z nami obecne. Nie przywitałem jeszcze na początku, więc od niego zacznę, rektora Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, bardzo mi miło, że jest pan z nami. Mieliśmy okazję się kilka tygodni temu spotkać. Rozmawialiśmy właśnie o koncepcji współdziałania Wojskowej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To jest chęć współdziałania, korzystania wspólnie z doświadczeń, razem realizowania tej misji. Dla nas, dla mnie, dla ministra Cezarego Tomczyka, który nadzoruje Wojskową Służbę Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej, jest to bardzo ważne, żebyśmy tutaj, odtwarzając Wojskową Akademię Medyczną, poszerzyli zdolności i umiejętności naszych studentów, ale też rozszerzyli ośrodek naukowy, jakim jest Łódź. Dlatego obecność pani prezydent, pani wojewody, bardzo wam za to dziękuję, bo jesteście niezwykle życzliwi nastawieni do całego procesu. Dziękuję za ten list intencyjny, który jest też wyrazem zaangażowania miasta i województwa w cały proces budowania nowej uczelni, czy odtwarzania uczelni wojskowej w Łodzi. Bez was jest to niemożliwe, z wami to będzie dużo bardziej efektywne. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, które stanowi swego rodzaju dzisiaj nie tylko laboratorium doświadczeń, ale prawdziwy inkubator umiejętności dla studentów, którzy są obecni z nami, dla podchorążych. Bardzo wam dziękuję za zaangażowanie, za waszą misję, za to, co robicie. Dziękuję, że przystąpiliście i wstąpiliście i do Wojska Polskiego i jesteście dzisiaj tymi, którzy uczą się no, najpiękniejszego dla mnie też zawodu medycznego, najpiękniejszego zawodu pewnie na świecie i to każdy, kto się zetknął z pomocą taką bezpośrednią drugiemu człowiekowi, może o tym swobodnie mówić. Ja będąc już zawodowym politykiem od kilku dobrych lat, nigdy nie przestałem być lekarzem i nigdy nie przestanę być lekarzem. Jak trzeba było w fali covidowej, jako wolontariusz zrzuciłem garnitur i ubrałem fartuch. Pracowałem na izbie przyjęć, pomagałem tak jak mogłem najlepiej. I będę to robił w każdym czasie, kiedy by taka konieczność zaszła. To jest naturalne, to jest wpisane w etos naszego zawodu, to jest wpisane w naszą przysięgę Hipokratesa. Są na sali też lekarze, którzy kończyli Wojskową Akademię Medyczną. Panowie doktorzy, profesorowie, bardzo wam dziękuję, bo też będziecie potrzebni, żeby zanieść tą pochodnię wiedzy i umiejętności, która się wiązała z historią tego miejsca dla kolejnych pokoleń. Bardzo was potrzebujemy. Potrzebujemy też młodości i energii. Bez was nie poradzimy sobie w tak skomplikowanym i złożonym świecie. To jest bezprecedensowa sytuacja, w której odtwarzamy
Wojskową Akademię Medyczną, ponieważ toczył się dyskusja, nawet spór może czasem o konieczność, potrzebę. Ja uważam, że w takiej rzeczywistości, która powoduje, że wojsko jest coraz liczebniejsze, że mamy tak wiele osób zaangażowanych w obronę polskiej granicy, budujemy Tarczę Wschód, będziemy potrzebować bardzo dobrze wykwalifikowany i przeszkolony personel medyczny. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie tutaj w Centrum Kształcenia Medycznego, Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. Bardzo wam za to dziękuję, bo to jest dobra robota, to jest dobra praca. Trzeba się szkolić kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy razy, żeby później udzielić prawidłowo w kluczowym momencie pomocy. Chciałbym, żeby nigdy na polu walki ta wasza umiejętność i wiedza nie musiała być spożytkowana. Ale zaniedbaniem, a to jest zawsze najtrudniejsze i najgorsze, co może władza publiczna zrobić, to zaniedbać jakiś obszar. Byłoby nieodtwarzanie dzisiaj Wojskowej Akademii Medycznej. Dobrą praktyką, dobrym nastawieniem i dobrym działaniem jest tworzenie najsilniejszej armii, dobrze zarządzanej, dobrze wyposażonej, ale mającej też poczucie bezpieczeństwa. Żołnierz, który jest dobrze wyposażony, i to robimy w operacji Szpej, z najlepszymi umundurowaniem, kamizelkami, hełmami, nie stalowymi, ale kompozytowymi, goglami, noktowizorami, wszystkimi, całym sprzętem, który jest użytkowany, musi mieć też poczucie bezpieczeństwa, że w wypadku zranienia, w wypadku zagrożenia jego zdrowia, a czasem życia, będzie mu udzielona najlepsza pomoc medyczna i my to zagwarantujemy. Rozwijamy komponent wojsk medycznych, w jego ważnym elementem są szpitale, przychodnie, jest cała infrastruktura, jest organizacja taka, żebyśmy byli w stanie w 24 godziny w każdym miejscu na świecie rozłożyć swoją aktywność, swoje miejsce operowania medycznego, ale też kształcenie kadry medycznej, przygotowanie tych, którzy będą udzielać pomocy. Bardzo liczę na was. Cieszę się, że to jest w Łodzi, bo to jest wielka też historia. Cieszę się, że z samorządem, z uniwersytetem, z reprezentantami rządu w terenie i z żołnierzami Wojska Polskiego, z medykami podpisujemy dzisiaj to porozumienie i zbudujemy Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Dziękuję bardzo.